kupiłbym sobie jakiś zegarek. Mój Wellington już mi się znudził, poza tym nie da się odliczyć na nim nawet 10 sekund, bo nie ma sekundnika. Może kupię sobie jakiś luksusowy, drogi zegarek, bo bardzo podobają mi się Rolexy. Co? Ile? Niestety, na koncie pustki. Co robić? Wiem, kupię wpiszę inaczej. Repliki zegarków. O, w końcu coś dla mnie i za ułamek ceny oryginału. Bierę. Na szczęście wy dobrze wiecie, że podróbki nigdy nie są dobrym wyjściem z takich sytuacji, dlatego pomyślałem o serii, w której pokażę wam kilka budżetowych odpowiedników zegarków z wysokich półek cenowych. Tak się składa, że właśnie oglądacie pierwszy odcinek tego cyklu. Zapraszam! Cześć, nazywam się Krzysiek Humeniuk i witam was w kolejnym odcinku TikTok, pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to dołączcie do grona stałych widzów już teraz, a jeśli nadal się zastanawiacie, to być może ten film was przekona, bo tak jak już mówiłem we wstępie, dzisiaj odcinek poświęcony budżetowym alternatywom dla drogich, luksusowych zegarków. Nie ma tutaj wielu reguł poza jedną. Wybieramy jedynie oryginalne zegarki, nie będące podróbkami, to chyba oczywiste, ani homażami. Co to jest homaż, wyjaśniałem już w innym odcinku. Poszukujemy tańszych odpowiedników przypominających inne, droższe czasomierze, a nie będących ich nielegalną kopią albo odwzorowaniem 1:1 i podmienionym logotypem. Mam nadzieję, że to jasne zasady. Na dzisiaj przygotowałem 5 kultowych i bardzo znanych czasomierzy, a dla każdego z nich mam tańszą, za to bardzo atrakcyjną alternatywę. Pamiętajcie, że linki do wszystkich zegarków z tego odcinka znajdziecie w opisie. Myślę, że możemy zaczynać. Zaczniemy od bardzo klasycznego, przejrzystego i absolutnie minimalistycznego zegarka, którego historia sięga lat 50. XX wieku i jednego z najlepszych szwajcarskich architektów, rzeźbiarzy, grafików oraz designerów, wywodzącego się z Bauhausu, Maxa Billa. Marka Junghans zleciła mu niegdyś zaprojektowanie zwykłego zegara kuchennego i była tak zadowolona z powstałego urządzenia, że rozpoczęła stałą współpracę z Billem, czego owocem jest produkowany do dziś bardzo szanowany i jedyny w swoim rodzaju zegarek Junghans Max Bill, występujący w kilku wersjach różniących się zastosowanym mechanizmem, ale bardzo spójnych. Niestety, ceny tych zegarków nie należą do najniższych, bo najtańsza kwarcowa wersja kosztuje 2000, a automatyczne chronografy zahaczają o pułap 7000 zł. Dlatego mogę zaproponować wam dwa zegarki, bardzo zbliżone do Junghansa pod kątem designu, ale o wiele bardziej przystępne dla portfela. Pierwszy z nich to polecany już w innych odcinkach Lorus, także bardzo minimalistyczny czasomierz na baterię, występujący w kilku wersjach kolorystycznych, za to śmiesznie tani i stosunkowo dobrze wykonany. Natomiast trochę lepsza opcja i ku niej skłaniałbym się bardziej, jeśli wam również podobają się takie minimalistyczne zegarki, to niemiecki Junkers Bauhaus, dostępny w kilku wersjach kolorystycznych i różnych konfiguracjach, bo mamy do wyboru i kwarce, i automaty. I tak proste kwarcówki zaczynają się od 800, kwarcowe chronografy od około 1100 zł, a automaty to już blisko 1700 zł. Nie zmienia to jednak faktu, że Junkersy wyglądają naprawdę świetnie i oferują całkiem korzystny stosunek jakości do ceny. Kolejnym zegarkiem, o którym większość z nas może sobie tylko pomarzyć, tak ja też, jest sportowy, choć całkiem elegancki chronograf Tag Heuer Carrera CV2010. Design tego zegarka jest pozbawiony jakichkolwiek wodotrysków i ukrytych bajerów, ale cały projekt wydaje się tak spójny, że naprawdę zachwyca. Zwłaszcza mnie, bo muszę się przyznać, że mam słabość do tagów. Ale nie ma co się smucić, bo wśród tańszych czasomierzy również znajdzie się coś zbliżonego do wspomnianej Carrery. Alternatyw na pewno można szukać w kolekcji Edifice marki Casio, bo znajdziecie w niej sporo zbliżonych wyglądem, choć nie identycznych czasomierzy. Przykładem mogą być zegarki, których referencji nie jestem w stanie zapamiętać, ale wy w tym momencie macie je na ekranie.
Firmy Casio nie trzeba raczej przedstawiać, dlatego jeśli któryś z tych chronografów przypadł Wam do gustu, to zapraszam do opisu. Kosztują około 400 zł w zależności od modelu. Drugą propozycją, nieco droższą, jest napędzany światłem Seiko Solar. Bardzo dobrej jakości chronograf za niespełna 1000 zł. Pierwowzór to ponad 15 tysięcy złotych, ale jak widać, można znaleźć coś zbliżonego również wtedy, kiedy zawartość portfela nie pozwala na takie szaleństwa. Może kiedyś. Kto ogląda TikTok i czyta komentarze pod filmami, ten wie, że mamy tutaj wielu miłośników pilotów. Nie do telewizora, ale klasycznych czasomierzy używanych przez lotników. Jednym z takich zegarków, prawdziwym symbolem tego stylu i przedstawicielem gatunku jest IWC Schaffhausen Big Pilot. Model, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. W ogromnej 46 mm kopercie znajduje się mechanizm, który dokładnie tak, jak podczas II wojny światowej, wprawia w ruch wskazówki maksymalnie czytelnego narzędzia, bez którego historia lotnictwa nie byłaby zapewne taka sama. Niestety Big Pilot nie jest tanim zegarkiem, bo trzeba zapłacić za niego kilkanaście tysięcy złotych, ale dla osób z mniejszym budżetem również znajdzie się sporo zegarków typu Flieger. I to z portfolio marek, które produkowały je także wtedy, kiedy świat był pochłonięty wojną. Takie marki jak Laco czy Stowa do dzisiaj produkują swoje czasomierze, które nie kosztują przesadnie dużo, a rzeczywiście mają prawo do korzystania z tej stylistyki, ponieważ kontynuują tradycję zapoczątkowaną kilkadziesiąt lat temu. Laco to marka dosyć często pojawiająca się w polskich sklepach, ale moim zdaniem całkiem mało popularna i niedoceniana. Ponadto rzućcie okiem na zegarki Steinharta czy, i tutaj wracamy do wymienionej już firmy Junkersa, bo w ofercie tego niemieckiego producenta znajduje się naprawdę sporo pilotów, także tych automatycznych. Koniecznie zapoznajcie się z tymi zegarkami, bo za ułamek ceny oryginalnego Big Pilota możecie mieć czasomierz, który swoją jakością zaskoczy wielu z Was. Chronografów ciąg dalszy, ale tym razem nie będzie to zegarek, który bez problemu znajdziecie na sklepowych półkach, ponieważ jest to model vintage, a dokładniej Tudor Big Block Chronograph. Jeden z głównych konkurentów Rolexa Daytona, chociaż nie do końca, bo przecież Tudor należy do Rolexa. Tak czy siak, Big Block to chronograf z tarczą pieszczotliwie nazywaną pandą, ponieważ czarne subtarcze na białej tarczy rzeczywiście mogą przypominać pandę. W każdym razie jest to jeden z klasycznych chronografów Tudora, produkowany do 1995 roku i w mojej opinii wygląda naprawdę doskonale. Jeśli Wam też podoba się taka stylistyka, ale nie macie wolnych 30 tysięcy złotych, bo tyle kosztuje ten zegarek na aukcjach, to rzućcie okiem na moją propozycję, czyli Casio. Kolejny zegarek z serii Edifice o indywidualnym charakterze, który wyglądem bardzo przypomina Tudora, chociaż absolutnie nie jest jego kopią, co zresztą widać. Bezobsługowy, kwarcowy chronograf za około 500 zł. Moim zdaniem jest to całkiem ciekawa opcja, dostępna również w czarnej wersji kolorystycznej. Na koniec jeszcze jeden vintage'owy chronograf. Kolejna kultowa pozycja na mojej wishliście i jedno z niespełnionych marzeń, czyli Heuer Carrera 2447 w wersji z tarczą Panda. Chronograf Heuera to prawdziwa legenda zegarmistrzostwa, nie mylić z Tagiem Heuerem, ponieważ Tag przejął firmę Heuer dopiero w latach 80. Produkcja zegarków Carrera ze stoperem rozpoczęła się w 1963 roku i głównym założeniem tej serii był przejrzysty design oraz czytelna tarcza, z której można było odczytywać wyniki pomiarów. Zegarek na rynku wtórnym pojawia się stosunkowo rzadko, a jeśli w ogóle się tak dzieje, to kosztuje majątek. Ale w ofercie Casio mamy również bardzo podobny czasomierz. Z pomocą przychodzi bowiem niezastąpiona kolekcja sportowych zegarków, czyli Edifice i model, który właśnie widzicie na ekranie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego chronografu tego japońskiego producenta, mamy tutaj trzy subtarcze, datownik i kwarcowy mechanizm, a to wszystko za nieco ponad 300 zł. A jeśli nie chcecie być tak mono Casio tematyczni, to spróbujcie poruszyć niebo i ziemię i znaleźć chronograf Orienta, również bardzo zbliżony do Carrery.
Jak widzicie, nie ma potrzeby kupowania podrobionych zegarków, ponieważ za naprawdę niewielkie pieniądze możecie stać się posiadaczami bardzo ciekawych i przede wszystkim solidnych, oryginalnych czasomierzy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli macie inne propozycje zegarków, które pokazałem Wam w tym filmie, napiszcie o nich koniecznie w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Odwiedźcie też wszystkie linki, po które zapraszam, do opisu poniżej. Tymczasem dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!